Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Zanim zaczniemy wspólnie liczyć zadania, mam dla Ciebie cztery krótkie wskazówki. Pierwsza sprawa, aby poprawić swoją koncentrację i skupienie, pozamykaj wszelkie zakładki w przeglądarce oraz wycisz telefon. Jest to bardzo ważna kwestia. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu omawianych zadań. Po drugie, sugeruję następującą metodę korzystania z filmu. Mianowicie, wyświetlasz zadanie, dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i próbujesz samodzielnie je rozwiązać. Jeśli nie masz pomysłu, wyświetlasz kawałek nagrania i ponownie próbujesz rozwiązać dalej samodzielnie. I tak kilkukrotnie. Chodzi o to, by ta lekcja nie była tylko odtworzeniem filmu, tylko próbą samodzielnego rozwiązywania zadań. Po trzecie, wyznacz sobie ramy czasowe na dany arkusz i wykorzystaj ten czas optymalnie. Chodzi o to, żeby nie marnować go na jakieś przerywniki, jakieś inne filmiki, inne zakładki. Skup się na swoim zadaniu, na swoim arkuszu na przykład. Po czwarte, postaraj się przerobić cały arkusz jednorazowo, tak aby robić sobie timing i odrobinę przyzwyczaić się do warunków panujących na egzaminie. No i jeszcze krótka prośba. Jeśli materiał będzie dla Ciebie pomocny, proszę o polubienie, komentarz lub udostępnienie dalej, tak aby więcej osób mogło skorzystać. Z góry dziękuję. Teraz zastosuj moje wskazówki i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność moduł z x plus 4 mniejsze od 5. Żeby to prawidłowo rozwiązać, proponuję następującą metodę. Bierzemy to, co jest pod modułem, czyli x plus 4 i wpisujemy w taki przedział, że to ma być mniejsze od 5 i większe od minus 5. No i teraz co robimy? Musimy wyznaczyć x, czyli odejmujemy sobie stronami 4 i będziemy mieli minus 5 odjąć 4 to jest minus 9, mniejsze od x, mniejsze od 5 odjąć 4 to jest od 1. Czyli x znajduje się w przedziale między minus 9 a 1. Zaznaczmy to na osi. Tu jest 1, tu jest minus 9. No i tak, x jest mniejszy od 1 i x musi być większy od minus 9. Część wspólna to jest przedział od minus 9 do 1, obostronnie otwarty, ponieważ tutaj mamy znak ostry. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź A. Minus 9 do 1. I teraz jak to robić tak automatycznie? Możemy sobie też liczyć to w ten sposób. Zaznaczamy oś, szukamy miejsca zerowego tutaj, czyli jakbym przyrównał ten moduł do zera, mam x plus 4 równa się 0, czyli x równa się minus 4. Zaznaczamy minus 4 na osi i teraz bierzemy 5 jednostek w prawo, czyli minus 4 plus 5, czyli o plus 5 w prawo, czyli o tyle w prawo. Lądujemy tutaj na jedynce i teraz o 5 w lewo, czyli lądujemy tutaj minus 4 odjąć 5, czyli minus 9, na minus 9. Jak mamy znak mniejszości w stronę modułu, to my sobie ten przedział zamykamy. My sobie ten przedział zamykamy, czyli piszemy x należy od minus 9 do 1. No i mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź A. Liczby A i B są dodatnie oraz 12% liczby A jest równe 15% liczby B. Stąd wynika, że A jest równe. No to zapiszmy sobie. Wiemy, że 12% liczby A jest równe 15% liczby B, czyli 12 setnych z czego? Z liczby A jest równe 15%, czyli 15 setnych liczby B. No i mamy teraz sobie wyznaczyć, że A wynika stąd, że A jest równe. Wyznaczamy sobie z tego równania A. Jak tego dokonać? Pomnóżmy sobie stronami przez 100, żeby się pozbyć tej mianownika, czyli 12A równa się 15B. Dzielimy teraz stronami przez to, co stoi przy A, czyli przez 12. I mamy jedno A, to jest 15 dwunastych B. 15 dwunastych B. Zobaczmy, tutaj ten ułamek się skróci. Podzielę górę i dół przez 3, czyli to samo co 5 czwartych B, czyli to jest 1 i 1 czwarta B. Ale teraz zobaczmy, tutaj wyniki są wyrażone w procentach, to 1 i 1 czwartą zamienimy sobie na ułamek o mianowniku 100, czyli mamy ten moment, że jest 5 czwartych B i teraz co zrobimy stronami? Żeby z czwórki zrobić 100, no to musimy pomnożyć przez 25 górę i dół. I zobaczmy, co wyjdzie nam. 5 razy 25 to jest 125, 4 razy 25 setnych, czyli okazuje się, że to jest
125%, oczywiście cały czas tej liczby B. Odpowiedź B. Liczba logarytm przy podstawie 10 ze 100, odjąć logarytm przy podstawie 2 z 8, jest równa. Musimy sobie osobno policzyć pierwszy logarytm, osobno drugi. No to zapiszmy. Logarytm przy podstawie 10 ze 100, niech to będzie x, czyli z takiej definicji, z takiego kółka, 10 do potęgi x daje nam 100. Zapiszmy, 10 do x daje nam 100. No a 100 to jest inaczej 10 do kwadratu, czyli nasz x jest dwójką. X równa się 2, tutaj mamy już wartość 2. I teraz logarytm o podstawie 2 z 8 równa się y. 2 do y daje nam 8. 2 do y równa się 8, no ale 8 to jest 2 do potęgi trzeciej. Czyli 2 do y to jest 2 do trzeciej, czyli nasz y to jest 3. No i teraz wiemy, że logarytm o podstawie 2 z 8 to jest 3, zatem działanie 2 minus 3 równa się minus 1. Odpowiedź B. Rozwiązaniem układu równań 5x plus 3y równa się 3 oraz 8x minus 6y równa się 48 jest para liczb. Musimy w takim razie rozwiązać ten układ równań. W tym celu proponuję pomnożyć pierwsze równanie przez 2 po to, aby tutaj uzyskać 6y. Tu będę miał 6y, tutaj będę miał minus 6y. Jak dodam te dwa równania, y nam się zredukują. To do dzieła. 5x razy 2 to jest 10x. 3y razy 2 to jest 6y, równa się 3 razy 2, czyli 6. Pod spodem mamy 8x minus 6y równa się 48. Klamra, podkreślam, dodaję te dwa równania. 10x plus 8x to jest 18x. 6y dodać minus 6y to nam się redukuje. 6 plus 48 to jest 54. Dzielimy przez 18 stronami, czyli przez to, co stoi przy x. I nasz x okazuje się być 54/18, czyli 3. X to 3. Jeżeli x to 3, bierzemy tę trójkę i wstawiamy albo w to miejsce, albo w to miejsce, gdzie nam wygodniej. Ja wstawię do pierwszego. Czyli będziemy mieli 10 razy 3 dodać 6y daje nam 6. 30 dodać 6y równa się 6. 30 przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku. Mamy 6y, to jest 6 minus 30, czyli minus 24. Dzielimy stronami przez 6, czyli przez to, co stoi przy y. I nasz y to jest minus 24/6, czyli minus 4. Czyli rozwiązaniem jest para liczb x równe 3, y równe minus 4. To jest odpowiedź C. Punkt A o współrzędnych 0,1 leży na wykresie funkcji liniowej f od x równa się m minus 2x dodać m minus 3. Stąd wynika, że skoro punkt leży na wykresie, to możemy wziąć jego współrzędne i podstawić pod równanie funkcji. Czyli za x wstawiam 0, za y wstawiam 1, y to jest to samo co f od x. I zobaczymy, co wyjdzie. Czyli tutaj będzie 1, tutaj będzie 0. Czyli mamy 1, to się równa m minus 2 razy 0, dodać m minus 3. Czyli 1 to się równa m minus 3, minus 3 na drugą stronę ze zmianą znaku. 1 plus 3 to jest m to się równa 4. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź D. Wierzchołkiem paraboli o równaniu y równa się minus 3 w nawiasie x odjąć 2 do kwadratu plus 4 jest punkt o współrzędnych. Tutaj mamy postać kanoniczną funkcji kwadratowej, to jest zapis y równa się a w nawiasie x minus p do kwadratu plus q, gdzie mamy właśnie współrzędne wierzchołka paraboli pod literą p i q, czyli wierzchołek ma współrzędne p oraz q. No i teraz zobaczmy, tutaj jest x minus 2, tutaj mam x minus p, czyli minus 2 równa się minus p, czyli p równa się 2, to jest pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, a tutaj wyraz wolny 4 i nasze q też tutaj mamy, czyli q równa się 4. Wierzchołek ma zatem współrzędne 2 oraz 4. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej jest w tablicy maturalnej, także wystarczy zajrzeć sobie, zapisać i porównać wzory. To jest nasz współczynnik, a to minus 3, ale o to nie pytali w zadaniu. Odpowiedź prawidłowa. To będzie odpowiedź D.
Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 4x kwadrat minus 12x plus 9 jest równe. No i w tym zadaniu, ponieważ to jest zadanie testowe, najprościej byłoby powymnażać po kolei nawiasy i zobaczyć, która odpowiedź tutaj będzie pasowała. Można też zauważyć tutaj wzór skróconego mnożenia. Tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z 2x minus 3 do kwadratu. Chodzi tutaj o wzór a minus b do kwadratu, co daje nam a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I teraz zobaczmy. 2x minus 3 do kwadratu to będzie 2x do kwadratu minus 2 razy 2x razy 3 plus 3 do kwadratu, czyli mamy 4x kwadrat minus 2 razy 2, 4 razy 3, czyli minus 12x plus 9. No i zgadza się 4x kwadrat minus 12x plus 9. Tutaj oczywiście to 2x minus 3 do kwadratu jest 2x minus 3 razy 2x minus 3, czyli odpowiedź C. No i tu jakbyśmy powymnażali, faktycznie wyjdzie 2x razy 2x, 4x kwadrat. 2x razy minus 3 to jest minus 6x. Minus 3 razy 2x to jest minus 6x. Minus 3 razy minus 3 to jest plus 9, czyli 4x kwadrat minus 12x plus 9 to jest nasza odpowiedź. W sensie odpowiedź C jest prawidłowa. Proste równanie y równa się 2 przez mx plus 1 jest prostopada do prostego równania minus 3 drugie x minus 1. Stąd wynika, że no trzeba tutaj zastosować warunek prostopadłości. Ten warunek mówi tyle, że a1 razy a2 jest równe minus 1. a1 razy a2 równa się minus 1. a1 to jest to, co stoi przy x, a2 to, co stoi w drugiej funkcji przy x. I teraz iloczyn tych dwóch współczynników musi dać nam minus 1. Czyli piszemy sobie 2 przez m razy minus 3 przez 2 musi dać nam minus 1. To możemy sobie w nawias wrzucić. Dwójki nam się tutaj zredukują i mamy minus 3 przez m to jest minus 1. Mnożymy stronami przez m, czyli mamy minus 3 to jest minus 1m. Dzielimy stronami przez minus 1, czyli m to jest minus 3 minus pierwsze, czyli 3. M równa się 3. Odpowiedź D. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y równa się ax plus b. Jakie znaki mają współczynniki a i b? I teraz przypomnijmy sobie. Współczynnik a odpowiada za to, czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała. Czyli jeżeli a było większe od zera, z tego był wniosek, że funkcja była rosnąca. Jeżeli a było zerem, z tego był wniosek, że funkcja jest stała. Jeżeli nasze a było ujemne, to z tego wniosek, że funkcja była malejąca. Zobaczmy, u nas na rysunku funkcja jest ewidentnie malejąca, czyli tutaj a zapiszemy, że jest mniejsze od zera. I teraz czym był b? Czym był wyraz wolny b? Wyraz wolny b to był punkt przecięcia osi y. Tutaj mamy nasze b. No i zobaczmy, że b leży no, na minusie, poniżej osi x, poniżej zera, czyli b też jest ujemne. Czyli szukamy odpowiedzi a ujemne oraz b ujemne. To jest odpowiedź a. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x przez 2 mniejsze równo od 2x przez 3 dodać 1 czwarta jest. W tym celu rozwiążmy najpierw tę nierówność. Tutaj w mianowniku mamy 2, 3 oraz 4. Co będzie wspólnym mianownikiem dla tych trzech liczb? To będzie oczywiście 12, bo 3 razy 4 daje nam 12, no i 6 razy 2 też nam daje 12. Pomnóżmy sobie stronami przez 12 w takim razie i będziemy mieli 12 razy x przez 2 mniejsze równe od 12 razy 2x przez 3 dodać 12 razy 1 czwarta. Dwunastka skraca się z dwójką, tutaj mamy 6. Dwunastka skraca się z trójką, tutaj mamy 4. I dwunastka skraca się z czwórką, tu mamy 3. Czyli będziemy mieli 6x mniejsze równe od 4 razy 2x, czyli 8x. No i mamy tutaj 3 razy 1, czyli plus 3. Przerzućmy sobie x na prawą stronę, liczbę na lewą, czyli mamy minus 3 mniejsze równe od 8x minus 6x. Czyli minus 3 mniejsze równe od 2x. Dzielimy sobie stronami przez 2, czyli przez to, co stoi przy x. I minus 3 drugie jest w takim razie mniejsze równe od x. Czyli x większe równe od minus 3 drugich. I teraz zaznaczmy sobie na osi tę sytuację.
Tu jest oś x, tutaj będziemy mieli 0, tu będzie minus 1, a tutaj będziemy mieli minus 3 drugie, czyli minus 1 i 1 druga. I x są większe równe, czyli bierzemy wszystko w prawo od minus 3 drugich, łącznie z minus 3 drugich. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tę nierówność, no to pierwsza liczba całkowita, która się pojawi w tym zbiorze, to będzie właśnie minus 1, czyli odpowiedź B. To jest pierwsza całkowita liczba na prawo od minus 3 drugich. Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y równa się f od x określonej dla x z przedziału od minus 7 do 4, czyli taka jest tutaj dziedzina od minus 7 do 4. Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji. Teraz popatrzmy, co się stało na rysunku 2 względem rysunku 1. Jak się dobrze przyjrzymy, to rysunek 2 został przesunięty w prawą stronę. Teraz o ile jednostek. Zobaczmy, tutaj miejsce zerowe było minus 2. Teraz tym miejscem zerowym jest 0. Od minus 2 do 0 mamy plus 2 jednostki. Sprawdźmy na przykład ten punkt. Tutaj mieliśmy punkt o współrzędnej 4, 2. A teraz ten punkt ma współrzędne 6, 2. Czyli został przesunięty o plus 2 jednostki. I teraz jak zapisać przesunięcie poziome w prawo o 2 jednostki? Przesunięcie o 2 jednostki. Uwaga, tutaj działamy według takiego schematu. Jeżeli mam jakąś funkcję f od x i chcemy ją przesunąć o jakiś wektor v o współrzędnych p i q. Tutaj pokażę taki ogólny schemat przesuwania. To nowa funkcja g od x będzie zapisana wzorem f od x minus p, czyli tu było p, a tutaj do wzoru wchodzi minus p plus q. Taki jest schemat przesuwania funkcji. No to teraz, jeżeli my chcemy funkcję f od x przesunąć o wektor v, wektor v mówi nam tylko o przesunięciu o dwóch jednostkach w prawo, na y nic się nie zmienia, to nasza nowa funkcja g od x, albo y, tak jak tutaj w zadaniu jest, to będzie f od x minus 2 plus 0, plus q, czyli plus 0, dlatego 0 nie musimy pisać w praktyce, czyli zostawiamy taki wzorek. Czyli szukamy zapisu g od x równa się f od x minus 2, czy tam y równa się f od x minus 2. Y równa się f od x minus 2, to jest odpowiedź C. Ciąg 27, 18, x plus 5 jest geometryczny, wtedy mamy wyznaczyć sobie x-a. I jak tego x-a wyznaczyć? Otóż skorzystajmy z własności trzech kolejnych elementów ciągu geometrycznego. Mamy trzy kolejne elementy ciągu A, B i C. To jest własność ciągu geometrycznego, która wygląda następująco. Iloczyn wyrazu pierwszego i trzeciego, czyli A razy C, daje nam drugi wyraz do kwadratu, czyli B kwadrat. No to zobaczmy, u nas w zadaniu to będzie pierwszy wyraz razy trzeci, czyli 27 razy x plus 5 musi dać nam 18 do kwadratu. Czyli 27x dodać 27 razy 5 to jest 135, daje nam 18 do kwadratu, czyli 324. Przenosimy 135 na drugą stronę, czyli 27x to jest 324, odjąć 135. To tutaj będziemy mieli 189, czyli 27x to jest 189, podzielmy sobie przez 27, x to jest 189 27, co daje nam wynik 7, czyli odpowiedź C. To była pierwsza metoda. Druga metoda, no musimy zauważyć, jakie tu jest q, czyli przez co tutaj mnożymy, przez jaką liczbę q tutaj mnożymy. Czyli zapiszmy sobie na początku 27 razy q równa się 18. Dzielimy stronami przez 27, czyli q to będzie 18 27, skracamy przez 3 górę i dół, czyli będzie 6 dziewiątych. Skracamy jeszcze raz przez 3, górę i dół, czyli mamy 2 trzecie. Nasze q to są 2 trzecie. Czyli zobaczmy teraz, 18 razy, czyli drugi wyraz razy 2 trzecie da nam x plus 5. 18 razy 2 to jest 36 trzecich, to jest x plus 5. 36 trzecich to jest 12. 12 to jest x plus 5. 5 na drugą stronę ze zmianą znaku. 12 minus 5 to jest x. Czyli x jest
siódemką. Nasz x jest siódemką, odpowiedź C. Ciąg AN określony dla N większego równego od 1 jest arytmetyczny oraz A3 wynosi 10 i A4 równa się 14. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Wypiszmy informacje, które mamy. Wiemy, że A3 to się równa 10, A4 to się równa 14, a naszym zadaniem jest znaleźć pierwszy wyraz tego ciągu. No to do dzieła. Jak można inaczej A3 zapisać? A3 to jest A1 plus 2 różnice i to jest 10. Teraz A4 to jest A1 plus 3 różnice i to jest 14. Bierzemy to w klamrę, podkreślamy i odejmujemy sobie. Od dolnego równania odejmę górne, czyli A1 minus A1 się skraca. 3 różnice minus 2 różnice to jest 1 różnica. No i 14 odnieść 10 to jest 4. Jedna różnica wynosi 4. Teraz bierzemy tę liczbę, tę różnicę i wstawiamy do pierwszego lub do drugiego równania. Czyli mamy A1 dodać 2 razy 4 daje nam 10. Czyli A1 dodać 8 równa się 10. Czyli A1 to jest 10 minus 8, bo przerzuciliśmy ósemkę na drugą stronę ze zmianą znaku. Czyli A1 to będzie 2. Szukamy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź B. To jest pierwsza metoda. Teraz w takim zadaniu, to jak mamy dosyć małe indeksy dolne tych ciągów arytmetycznych, możemy się tak na piechotę pobawić, czyli znaleźć na piechotę wynik. Zobaczmy, czyli mamy wyraz A3 to jest tam 10, A4 to jest 14, a my szukamy A1, tutaj umieszcza pierwszy, w międzyczasie jeszcze między nimi jest A2. No to teraz, żeby pójść o 1 do przodu, z A3 wyrazu na A4 przeskoczyć, to dodawaliśmy sobie 4. To żeby cofnąć się z A3 do A2, muszę odjąć 4 i żeby z A2 cofnąć się do A1, muszę znowu odjąć 4, czyli 10 minus 4 daje nam 6, 6 minus 4 daje nam 2. I mamy nawet szybciej w tym zadaniu wyraz A1 równy 2. Oczywiście ta metoda zadziała zawsze i dla bardzo dużych elementów ciągu, na przykład A3 i A500 też sobie policzymy. A natomiast tutaj cofać się na przykład 100 razy w lewą stronę albo iść 100 razy w prawą stronę, no to dużo bardziej pracochłonne. Ogólnie polecam tę metodę, ale przy takich małych wyrazach to można sobie po prostu na piechotę to policzyć. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa wynosi pierwiastek z 3 na 2. Wartość wyrażenia kosinus kwadrat alfa minus 2 jest równa. Zobaczmy, tutaj mamy ważną informację, że kąt alfa jest ostry, czyli wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych będą dodatnie. No i mamy znaleźć wartość wyrażenia kosinus kwadrat alfa minus 2. Skorzystajmy z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to się równa 1. Teraz bierzemy pierwiastek z 3 na 2, podstawiamy w to miejsce i będziemy mieli pierwiastek z 3 na 2 do kwadratu, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. Tutaj mamy 3 czwarte, dodać kosinus kwadrat alfa równa się 1. Kosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 3 czwarte, czyli to jest 1 czwarta. Kosinus kwadrat alfa jest 1 czwartą. No i teraz zobaczmy, mamy policzyć wartość kosinus kwadrat alfa minus 2. To bierzemy tę 1 czwartą, wstawiamy w to miejsce i co będziemy mieli? Będziemy mieli 1 czwartą minus 2, czyli to jest minus 1 i 3 czwarte, czyli minus 7 czwartych. Odpowiedź A. Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50 stopni, tak jak na rysunku. I tu mamy 50 stopni, od razu tutaj też możemy zapisać 50 stopni, bo to są kąty wierzchołkowe. Miara kąta alfa jest równa. Szukamy tego kąta alfa. Skorzystamy tutaj z własności kąta środkowego i kąta wpisanego. Przypomnę tę własność. Jak mamy okrąg koło i zaznaczymy sobie kąt środkowy, czyli połączymy środek z dwoma punktami na okręgu, tutaj powstanie jakiś łuk, nazwijmy go łukiem AB, a tutaj będzie środek S. To jest nasz łuk AB. I teraz na łuku AB niech będzie jakiś kąt. Załóżmy 100 stopni. To dowolny kąt wpisany oparty na tym samym łuku będzie miał miarę dwa razy mniejszą. Kąt wpisany to taki, który tutaj opiera się na tym samym łuku, tylko jego wierzchołek znajduje się gdzieś na okręgu. Nie na środku, tylko na okręgu.
On będzie dwa razy mniejszy, czyli będzie jedną drugą ze 100 stopni. Czyli oczywiście 50 stopni. Tutaj będzie 50 stopni. Jakbym zaznaczył tutaj, to też będzie 50 stopni. Jakbym zaznaczył tutaj, to też będzie 50 stopni. Wobec tego zobaczmy. U nas w zadaniu kąt środkowy DSB ma miarę 50 stopni i jest oparty na łuku DB. A kąt DMB, nazwany jako alfa, jest oparty na tym samym łuku, tylko jest wpisany, bo jego wierzchołek jest gdzieś na okręgu. Czyli alfa będzie jedną drugą z 50 stopni, czyli będzie miał miarę 25 stopni. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź A. Liczba rzeczywistych rozwiązań równania x plus 1 razy x plus 2 razy x kwadrat plus 3 równa się 0 jest równa. W tym typie zadań musimy przyrównać po kolei każdy nawias do zera i zobaczyć, jakie są miejsca zerowe. Czyli mamy x plus 1 równa się 0, czyli x równa się minus 1, to jest pierwsze rozwiązanie, lub x plus 2 równa się 0, czyli x równa się minus 2, to jest drugie, lub x kwadrat plus 3 równa się 0, czyli x kwadrat równa się minus 3. Ale zobaczmy, x kwadrat nie może być ujemny, bo żadne wyrażenie rzeczywiste poniesione do kwadratu nie jest ujemne. Czyli tutaj mamy sprzeczność, brak rozwiązań. Czyli mamy w sumie tylko dwa rozwiązania. Są nimi minus 1 i minus 2. Czyli odpowiedź, liczba rzeczywistych rozwiązań, to są dwa rzeczywiste rozwiązania, odpowiedź C. Punkty A i B są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy. Co musimy wiedzieć? No w rombie wszystkie boki są tej samej długości. No to jeżeli mamy podane na przykład A oraz B i mamy policzyć obwód, to wystarczy, że policzymy długość jednego boku, czyli nasze A to jest właśnie AB odcinek. Jak będziemy mieli długość odcinka AB, to żeby policzyć obwód, to my po prostu pomnożymy 4 razy A, czyli u nas 4 razy odcinek AB. Czyli tak naprawdę obliczmy długość odcinka AB. No i tutaj kłania się geometria analityczna. W tablicy maturalnej przy temacie geometria analityczna znajdziemy wzór na długość odcinka AB. Długość odcinka AB wyraża się takim wzorem. To jest pierwiastek z XB minus XA do kwadratu dodać YB minus YA do kwadratu. No i teraz podstawmy. Tu jest nasze XA, tu jest YA, tu jest XB, tu jest YB. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy XB, czyli 5 minus minus 1, czyli 5 minus minus 1 do kwadratu dodać YB minus YA, czyli minus 2 odjąć 2 do kwadratu. Co my tutaj mamy? Mamy tak. Minus 5 minus minus 1 to jest 6 do kwadratu dodać minus 2 minus 2 to jest minus 4 do kwadratu, czyli 4 do kwadratu. Mamy pierwiastek z 36 plus 16, czyli mamy pierwiastek z 52. Teraz pierwiastek z 52. 52 rozłóżmy na czynniki, dzielimy na 2, to jest 26, dzielimy na 2, to jest 13, dzielimy na 13, to jest 1. Z dwóch dwójek jedna wyjdzie, no i z 13 pierwiastek zostawiamy. Czyli pierwiastek z 52 to jest dla nas pierwiastek z 4 razy 13. Pierwiastek z 4 to jest 2, pierwiastek z 13 zostawiamy, bo to jest liczba pierwsza. Czyli długość odcinka AB to są 2 pierwiastki z 13, zatem obwód to będzie 4A, czyli 4 razy odcinek AB, czyli 4 razy 2 pierwiastki z 13, zatem 8 pierwiastków z 13, to jest nasza odpowiedź D. Punkt S o współrzędnych minus 4,7 jest środkiem odcinka PQ, gdzie Q ma współrzędne 17 i 12. Zatem punkt P ma współrzędne. To zadanie można zrobić na kilka sposobów. Jeden ze sposobów jest najpierw przygotowanie rysunku i oszacowanie mniej więcej, gdzie będzie nasze P, a później wyliczymy to dokładnie w sposób algebraiczny. Zobaczmy. Q ma współrzędne 17 i 12, czyli powiedzmy, niech to będzie 5, 10, 15, gdzieś to jest 17 i 5, 10, 12, gdzieś tutaj Q. Następnie S ma współrzędne minus 4,7.
minus 4, powiedzmy 7 gdzieś tutaj, s. No i sk jest środkiem naszego odcinka PQ, czyli nasze P, no powiedzmy, będzie gdzieś tutaj. Jedna z metod to może być metoda wektorowa, zobaczmy, czyli sprawdzę, jak się przesunąłem z punktu Q do punktu S, czyli sprawdzę, jaki jest wektor QS. Czyli idę od Q do S, jaką drogę wykonuję. Od 17 do minus 4 to jest minus 21 w lewo idę. 21 w lewo i teraz z 12 na 7 muszę spaść o 5 jednostek do dołu. Czyli mój wektor QS to jest minus 21, minus 5. Teraz, żeby z S przejść do P, to muszę tak samo wykonać 21 jednostek w lewo i 5 jednostek do dołu. Ponieważ to jest zadanie testowe, wy możecie jak najbardziej sobie zrobić, bez względu na to, czy mieliście w szkole wektory, czy nie. Czyli minus 4 odjąć 21 to jest minus 25, później 7 odjąć 5, 7 odjąć 5 to będzie 2. Czyli punkt P ma współrzędne minus 25 i 2, czyli to jest odpowiedź C i to była pierwsza metoda. Druga metoda, zapisujecie sobie, że punkt P to jest jakieś X oraz Y. I piszemy ze wzoru na środek odcinka następujące równości. X dodać 17 na 2 daje minus 4. Zapiszmy X dodać 17 na 2 daje nam minus 4. I drugie równanie. Y dodać 12 na 2 równa się 7. Tutaj mnożymy przez 2. X plus 17 równa się minus 8, 17 na drugą stronę, x to się równa minus 8 odjąć 17, czyli minus 25. I w drugim mamy razy 2, czyli y plus 12 równa się 14, 12 na drugą stronę, y to się równa 14 minus 12, czyli 2. I zobaczmy, też nam wyszedł punkt P o współrzędnych minus 25 oraz 2, czyli odpowiedź C. Odległość między środkami okręgów o równaniach x plus 1 do kwadratu dodać y minus 2 do kwadratu równa się 9 oraz x kwadrat plus y kwadrat równa się 10 jest równa. Tutaj sobie przypomnijmy postać kanoniczną równania okręgu. To jest zapis x minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu równa się promień do kwadratu, gdzie środek odcinka ma współrzędne właśnie a oraz b. No to w tym zadaniu środek naszego okręgu, powiedziałem chyba poprzednio odcinka, środek okręgu oczywiście, to jest, zobaczmy, minus a to jest 1, czyli a to będzie minus 1, a ten minus b to minus 2, czyli b to będzie 2. Natomiast ten zapis może Wam się wydawać taki zupełnie inny. O co chodzi? Jakieś x kwadrat plus y kwadrat, jak tutaj były nawiasy, ale my możemy sobie sztucznie dorobić nawiasy. Możemy zrobić x minus 0 do kwadratu, dodać y minus 0 do kwadratu, daje nam 10. I teraz środek tutaj ma współrzędne 0 i 0. Równanie okręgu, gdzie mamy samego x kwadrat oraz y kwadrat, a w zasadzie środek takiego okręgu ma zawsze współrzędne 0, 0. My mieliśmy obliczyć odległość między środkami okręgów, czyli liczymy sobie odległość z punktu S1 do punktu S2. Odcinek S1, S2, już na dzisiejszych zajęciach pokazywaliśmy, jak liczyć długość odcinka, to był wzór z tym pierwiastkiem. No i lecimy. Od minus 1 odejmujemy 0, podnosimy do kwadratu. Czyli minus 1 odjąć 0, podnosimy do kwadratu, dodać. 2 odjąć 0 i podnosimy do kwadratu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie pierwiastek. Minus 1 odjąć 0 to jest minus 1 do kwadratu, czyli 1. Dodać. 2 odjąć 0 to jest 2. Do kwadratu mamy 4. 1 plus 4 to jest 5. Czyli wynikiem jest pierwiastek z 5. Odległość między środkami okręgów to jest pierwiastek z 5. Liczba wszystkich krawędzi grania stosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawa tego grania stosłupa jest. Proponuję to zadanie rozwiązać w ten sposób, że rozpatrzymy tutaj te nasze możliwości i zacznijmy od tego, że w podstawie będzie czworokąt. Rysujemy sobie jakiś czworokąt w podstawie.
czyli będziemy mieli gwiazdosłup czworokątny. No i teraz popatrzmy, jak tutaj mamy sytuację. Liczba wszystkich krawędzi gwiazdosłupa, mamy 4 krawędzie w podstawie, 4 krawędzie boczne, 4 krawędzie górne, czyli krawędzi jest w sumie 12. Natomiast liczba wszystkich jego ścian bocznych to jest 4. Mamy 4 ściany boczne, czyli SB to mamy 4. No i teraz liczba krawędzi, czy jest o 10 większa od liczby ścian bocznych? No niestety nie jest. Tutaj mamy 12, jest o 8 większa od 4. No to sprawdźmy dla pięciokąta. Dla pięciokąta, no powiedzmy pięciokąt, no tutaj już sytuacja będzie nam pasowała. No nie jest to idealny pięciokąt, ale nie o to chodzi. Tutaj krawędzi, zobaczmy, mamy trzykrotność liczby krawędzi w podstawie, czyli tak naprawdę krawędzi jest zawsze 3 razy więcej niż ścian bocznych. Krawędzi wszystkich mamy tutaj 5, 5 i 5, czyli 15, a ścian bocznych to będzie 5. 15 jest o 10 większa od 5, czyli to jest odpowiedź B. No i tutaj sobie możemy korzystać ze wzoru, że liczba krawędzi to jest 3 w gwiazdosłupie, to jest trzykrotność albo wierzchołku w podstawie, albo ścian bocznych, czyli trzykrotność SB. No i teraz my wiemy, że liczba wszystkich krawędzi jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych, czyli 3SB, 3 razy SB to wezmę w ten sposób, jest równe SB plus 10. Czyli liczba krawędzi jest o 10 większa od liczby ścian bocznych. No i rozwiązujemy to równanie. SB przerzucamy na lewą stronę. Mamy 3SB. Odjąć 1SB. Mamy 10. 2SB to jest 10. 1SB to jest 5. Liczba ścian bocznych jest równa 5. Skoro ścian bocznych jest 5, to w podstawie musi być pięciokąt. Odpowiedź B. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe. Narysujmy sobie właśnie stożek o takich tutaj informacjach. Dobra, narysujemy sobie stożek. W podstawie mamy koło. Wysokość to są 4 jednostki. I promień podstawy to są 3 jednostki. Tu mamy kąt prosty. No i szukamy pola powierzchni bocznej. Pole boczne to jest pi razy promień razy tworząca. Czyli pole boczne to jest pi razy promień, czyli razy 3 i razy, no właśnie, tworzącej nam brakuje. Tworząca jest tutaj i tworzącą policzymy sobie z Pitagorasa. 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu daje nam tworzącą do kwadratu. 9 plus 16 to jest tworząca do kwadratu. Tworząca do kwadratu to jest 25, czyli tworząca to jest po prostu 5. Tutaj mamy piąteczkę. Wstawiamy do wzoru 5, czyli za L-kę 5. I mamy 3 razy 5, 15. 15 pi. Odpowiedź C. Pole powierzchni bocznej to jest 15 pi. Rzucamy 2 razy symetryczną sześcienną kostkę do gry. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5 wtedy. Skorzystamy tutaj z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc omegi, gdzie moc A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi oznacza liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. W pierwszym kroku obliczmy, ile wynosi nasza omega, czyli ile jest możliwości. Mamy 2 rzuty symetryczną sześcienną kostką. Za pierwszym rzutem mamy 6 możliwości, za drugim rzutem też mamy 6 możliwości. Zatem 6 razy 6 daje nam 36 możliwości. A teraz szukamy zdarzeń sprzyjających, czyli takich, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Iloczyn to mnożenie, czyli x razy y ma dać nam 5. No to jakie tutaj dwie liczby z kostek wyrzucone i pomnożone przez siebie dadzą nam 5? To będzie albo 1 razy 5, albo 5 razy 1. Innych możliwości nie ma, ponieważ liczba 5 jest liczbą pierwszą, czyli jej dzielniki to jedynie
jedynka i ona sama. No i możemy tutaj dwie kolejności, albo 1, 5, albo 5, 1. Czyli zdarzeń A, to był nasz zbiór A. Zdarzeń A mamy 2. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 2 przez omega, czyli przez 36. 2 36, czyli 1 18, to jest wynik, odpowiedź B. Liczba pierwiastek z 50, więc pierwiastek z 18 przez pierwiastek z 2 jest równa. W tym celu rozbijmy pierwiastek z 50 i pierwiastek z 18 na pierwiastki z mniejszych liczb. Jak tego dokonać? Zapiszmy je w ten sposób. Pierwiastek z 50 to jest pierwiastek z 25 razy 2. Odjąć pierwiastek z 18 to jest pierwiastek z 9 razy 2. Podzielić to wszystko przez pierwiastek z 2. Zobaczymy, co wyjdzie. Pierwiastek z 25 to jest 5. Pierwiastek z 2 to jest po prostu pierwiastek z 2, czyli mamy tutaj 5 pierwiastków z 2. Odjąć pierwiastek z 9 to jest 3. No i pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2, czyli 3 pierwiastki z 2. Podzielić na pierwiastek z 2. Zobaczmy, mamy w liczniku pierwiastki z 2 i w mianowniku mamy pierwiastek z 2. Wyciągnijmy z licznika pierwiastek z 2 przed nawias. W nawiasie będzie 5 minus 3. No i w mianowniku też sobie piszemy pierwiastek z 2. Przepisujemy, skraca się. 5 odjąć 3, wynikiem jest 2, czyli odpowiedź B. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu 6 liczb 1, 2, 3, x, 5, 8 jest równa. Żeby policzyć medianę, my bierzemy dwa wyrazy środkowe zbioru uporządkowanego, sumujemy i dzielimy na 2. I tak robimy w przypadku, gdy jest parzysta liczba elementów, a gdy jest ich nieparzysta liczba elementów, to bierzemy tylko wyraz środkowy i to jest właśnie mediana, medium, mediana, środek. No i teraz zobaczmy, czyli u nas 3 plus x podzielić na 2 daje nam medianę, czyli 4. Bo wiemy z treści zadania, że ten zbiór jest uporządkowany niemalejąco. Pomnóżmy stronami przez 2. 3 plus x daje nam 4 razy 2, czyli 8. 3 przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy x równe 8 odjąć 3, czyli x to jest 5. Poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź D. Objętość grania stosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 28 pierwiastków z 3. Długość krawędzi podstawy tego grania stosłupa jest równa. Narysujmy sobie grania stosłup prawidłowy trójkątny. Taki grania stosłup ma w podstawie trójkąt równoboczny. No i ma sobie jakieś tam krawędzie boczne, które są przy okazji wysokością. O, mniej więcej. No może rysunek nie jest idealny, ale chodzi nam o taką figurę. I teraz tak, wysokość to jest krawędź boczna, czyli 7. No i mamy objętość podaną, to jest 28 pierwiastków z 3. I teraz wzór na objętość takiego grania stosłupa, jeżeli założymy, że krawędź podstawy to jest A, czyli mamy tutaj w podstawie trójkąt równoboczny, to jego objętość to jest pole podstawy razy wysokość. Czyli w naszym zadaniu pole podstawy, czyli pole trójkąta równobocznego, a wzór na pole trójkąta równobocznego znamy z tablicy, albo być może z lekcji w szkole, to jest a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. Czyli nasza objętość grania stosłupa to będzie a kwadrat pierwiastków z 3 na 4 razy wysokość, a nasza wysokość to 7, czyli razy 7. I to musi wynosić 28 pierwiastków z 3. Co robimy? Najpierw podzielmy sobie stronami przez 7, żeby się tej siódemki pozbyć. Czyli a kwadrat pierwiastków z 3 na 4 to się równa 28 pierwiastków z 3 na 7, czyli 4 pierwiastki z 3. Dzielimy stronami przez pierwiastek z 3 i one się tutaj skracają i mamy a kwadrat na 4 to jest 4. Mnożymy stronami przez mianownik, czyli przez 4, będziemy mieli a kwadrat to jest 16. I pierwiastkujemy stronami, czyli nasze a to jest 4 lub minus 4. No ale długość krawędzi podstawy nie może być ujemna. Dlatego na pytanie, jaka jest długość krawędzi podstawy, odpowiadamy 4 jednostki. Rozwiąż równanie x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 8x minus 16 równa się 0. Tutaj będziemy sobie grupowali ten wielomian. Z pierwszych dwóch elementów wyłączymy sobie x kwadrat. W nawiasie zostanie nam x plus 2. Z pozostałych dwóch elementów wyłączę 8.
nawiasie zostanie mi też x plus 2. No i właśnie do takiej sytuacji dążymy, żeby mieć dwa wspólne nawiasy. I wtedy taki wspólny nawias wyłączamy sobie. A w drugim nawiasie zostaje nam wszystko to, co stało przed tymi dwoma wyłączonymi nawiasami, czyli mamy x kwadrat minus 8 równa się 0. I mamy postać iloczynową wielomianu. Teraz musimy tylko przyrównać do zera pierwszy nawias oraz drugi nawias, czyli x plus 2 równa się 0 lub x kwadrat minus 8 równa się 0. Czyli tutaj x równa się minus 2 lub x kwadrat równa się 8. Czyli pierwiastkujemy stronami, czyli mamy moduł z x to się równa pierwiastek z 8, czyli 2 pierwiastki z 2, czyli x to są 2 pierwiastki z 2 lub minus 2 pierwiastki z 2, czyli mamy takie oto odpowiedzi. Czyli odpowiedź do zadania x równa się minus 2 pierwiastki z 2, minus 2 oraz 2 pierwiastki z 2. Kąt alfa jest ostry, sinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2. Oblicz wartość wyrażenia sinus kwadrat alfa minus 3 kosinus kwadrat alfa. Sinusa już mamy, to sinusa kwadrat też łatwo policzymy, podniesiemy po prostu do kwadratu, czyli to będą 3 czwarte, to już wiem co tutaj wstawić. A teraz jak znaleźć kosinusa kwadrat alfa? Z jedynki trygonometrycznej zapiszmy sobie sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa daje nam 1. Teraz za sinusa kwadrat wstawiam sobie 3 czwarte tutaj i mamy 3 czwarte plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 3 czwarte przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy kosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 3 czwarte, czyli 1 czwarta. Kosinus kwadrat alfa to jest 1 czwarta. Bierzemy sobie teraz tę 1 czwartą i wstawiamy w to miejsce. I co będziemy mieli? Za sinusa kwadrat wstawiamy 3 czwarte i mamy 3 czwarte odjąć 3 razy 1 czwarta. To jest inaczej 3 czwarte odjąć 3 czwarte, czyli wynikiem jest 0. Odpowiedź, wynik tego działania to 0. Czyli zapiszmy sinus kwadrat alfa odjąć 3 kosinus kwadrat alfa równa się 0. Udowodnić, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z, takich, że x plus y plus z równa się 0, prawdziwa jest nierówność x, y plus y, z plus z, x mniejsze równe od 0. No i mówią, że możemy skorzystać z tożsamości, że x plus y plus z do kwadratu równa się x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat plus 2xy, 2xz, 2yz. Dla nas kluczowa jest ta informacja. Wiemy z treści zadania, czyli z założenia, że x plus y plus z jest zerem. To bierzemy to 0 i wstawiamy w to miejsce, w miejsce nawiasu. Czyli mamy takie równanie. 0 do kwadratu to się równa x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat dodać 2xy dodać 2xz dodać 2yz. To jest pierwszy tutaj punkt. Teraz zobaczmy. Popatrzmy na to wyrażenie. X kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Tutaj mam sumę trzech wyrażeń większych równych od zera. To jest większe równe od zera, to jest większe równe od zera i to jest większe równe od zera. Suma trzech wyrażeń większych równych od zera jest większa równa od zera. To, co teraz robię, to przerzucę sobie 2xy, 2xz i 2yz na drugą stronę. Czyli będę miał minus 2xy, minus 2xz, minus 2yz równa się x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. Teraz wiemy, że ta strona jest większa równa od zera z tego względu, co powiedzieliśmy przed chwilą, że suma kwadratów kilku elementów rzeczywistych no jest zawsze większa równa od zera, bo każdy z tych kwadratów jest większy równy od zera. W takim razie możemy teraz zapisać, że minus 2xy minus 2xz minus 2yz jest większe równe od zera, no bo ten element jest większy równy od zera, między nimi występuje równość. Dzielę sobie stronami teraz przez liczbę ujemną minus 2 i otrzymujemy xy plus xz plus yz. I uwaga, jak dzielę bądź mnożę nierówność przez liczbę ujemną, zmieniam znak na przeciwny, czyli piszemy mniejsze równe od zera, co kończy dowód.
co kończy dowód, bo taka była tutaj teza. To mieliśmy pokazać, że x, y plus yz plus zx mniejsze równo od zera i pokazaliśmy właśnie to. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f od x określonej dla x z przedziału od minus 7 do 8. Odczytaj z wykresu i zapisz. Podpunkt A. Największą wartość funkcji. Odczytujemy największą wartość z osi y, bo na osi y mamy wartości. No i najwyżej osiągany punkt to jest ten punkt i jego wartość, tak jak powiedziałem wcześniej, jest odczytywana z osi y, to jest 7. Czyli największa wartość funkcji, napiszmy to f max, to się równa 7. Zbiór rozwiązań nierówności f od x mniejsze od 0, czyli patrzymy, gdzie nasz wykres, gdzie nasza krzywa leży pod osią x. To jest obszar, gdzie ona jest ujemna. I to chodzi o ten obszar tutaj. Czyli zobaczmy od minus 3 tutaj do 5. Czyli napiszemy sobie f od x mniejsze od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od minus 3 do 5. I to jest nasza odpowiedź. Czyli do podpunktu A wartość maksymalna to jest 7, do podpunktu B obszar, gdzie funkcja jest ujemna, to jest przedział dla x od minus 3 do 5. Rozwiąż nierówność 2x kwadrat minus 7x plus 5 większe równo od 0. To jest takie bardzo częste zadanie maturalne. Liczymy tutaj po prostu nierówność kwadratową. Zaczynamy od policzenia delty. Nasza delta to było b kwadrat minus 4ac. Wypiszmy sobie może jeszcze współczynniki. Nasze a to jest to, co przy x kwadrat, czyli 2. Nasze b to minus 7. Nasze c to 5. Czyli nasza delta będzie równa minus 7 do kwadratu, odjąć 4 razy 2 razy 5. Czyli 49 odjąć 4 razy 2, 8 razy 5, czyli odjąć 40, delta wychodzi 9. Następnie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9, czyli 3. Później liczymy miejsca zerowe x1 oraz x2. X1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. A x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus b to będzie minus minus 7. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 3 przez 2a, czyli przez 2 razy 2. Minus minus 7 to jest 7. Odjąć 3 na 2 razy 2 to jest na 4. 7 odjąć 3 to jest 4. Podzielić na 4 mamy 1. Teraz liczymy x2. Minus b, czyli minus minus 7, dodać 3, podzielić na 2a, czyli na 2 razy 2. Minus minus 7 to jest 7, dodać 3 to jest 10, czwartych to jest 5 drugich, czyli 2 i 1 druga. Zaznaczamy sobie teraz wyniki na osi x, nasze miejsca zerowe. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 2 i 1 druga i patrzymy na nasze a. Nasze a jest dwójką, czyli jest większe od zera, z tego wniosek, że ramiona funkcji kwadratowej idą do góry. Zaznaczamy ramiona do góry. No i odczytujemy z funkcji, gdzie funkcja jest, odczytujemy z wykresu, gdzie funkcja jest większa równa od zera. Czyli gdzie leży nad osią x? W tym obszarze i w tym obszarze, łącznie z miejscami zerowymi, bo jest znak większe równe. Czyli od 1 do minus nieskończoności i od 2 i 1 drugiej do plus nieskończoności. Czyli zapiszemy, że nasza, nazwijmy ją funkcja f od x jest większe, równe od zera, wtedy i tylko wtedy, gdy x należy od minus nieskończoności do jedynki, przedział domknięty, suma od 2 i 1 drugiej do plus nieskończoności. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Wykaż, że liczba 6 do potęgi setnej, odjąć 2 razy 6 do potęgi 99, dodać 10 razy 6 do 98, jest podzielna przez 17. W takich zadaniach staramy się wyłączyć możliwie dużo przednawias. Tutaj mamy 6 do potęgi setnej, tu jest 6 do 99, a tu jest 6 do 98. Możemy wyłączyć przednawias 6 do 98 i wtedy co otrzymamy w nawiasie? Jak z 6 do potęgi setnej wyłączymy 6 do potęgi 98, zostanie nam 6 do kwadratu, bo 6 do 98 razy 6 do kwadratu daje nam 6 do setnej. Teraz jak z minus 2 razy 6 do 99 wyłączymy 6 do 98, otrzymamy minus 2 razy 6 do pierwszej, to razy to daje to, dodać.
Jak z 10 razy 6 do 98 zabierzemy 6 do 98, zostaje nam 10. Teraz 6 do 98 przepisujemy przed nawiasem, a w nawiasie co będzie? 6 do kwadratu to jest 36, odjąć 2 razy 6 do pierwszej, czyli 2 razy 6, czyli odjąć 12 i plus 10. To się równa 6 do 98, a w nawiasie 36 odjąć 12 to jest 24, plus 10 mamy 34. I to jest teraz kluczowe, żeby zauważyć, że 34 to jest 2 razy 17 i razy 6 do 98. I zobaczmy, pojawił nam się tutaj czynnik mnożenia 17. 17 razy cokolwiek całkowitego jest podzielne przez 17. No i 2 i 6 do 98 to są liczby naturalne nawet. Także 17 razy coś naturalnego jest podzielne przez 17. Jest podzielne przez 17, co kończy dowód. Tutaj warto właśnie wpisać taki komentarz, który powiedziałem przed chwilą, że 17 razy dowolna liczba naturalna w tym przypadku jest podzielne przez 17. Koniec dowodu. Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym ABC. Kąt ACS jest 3 razy większy od kąta BAS, a kąt CBS jest 2 razy większy od kąta BAS. Obliż kąty trójkąta ABC. Zobaczmy. Pierwsza informacja. Kąt ACS jest 3 razy większy od kąta BAS. Czyli tutaj sobie zaznaczymy alfa, a tutaj damy 3 alfa, bo kąt ACS jest 3 razy większy od kąta BAS. A kąt CBS jest 2 razy większy od kąta BAS. CBS, czyli ten kąt, jest 2 razy większy od tego kąta BAS. Czyli tutaj damy 2 alfa, bo 2 razy większy od alfa. I teraz zobaczmy, trójkąt CSB jest równoramienny, bo tu mam promień i tu mam promień. Czyli jeżeli tutaj mam 2 alfa, to i tutaj musi być 2 alfa, bo to jest trójkąt równoramienny. Analogicznie, trójkąt ASC też jest równoramienny, bo tu mam promień i tu mam promień. Czyli jeżeli tu mam zaznaczone 3 alfa, to i tutaj mamy 3 alfa. No i trójkąt ASB też jest trójkątem równoramiennym, bo tu mam promień i tu mam promień, czyli jeżeli tutaj było alfa, to i tutaj mamy alfa. Naszym zadaniem jest obliczyć kąty trójkąta ABC. W tym celu zsumujmy sobie wszystkie alfy i przyrównajmy do 180, bo suma kątów w trójkącie to 180. Czyli piszemy 180 stopni, to się równa 3 alfa plus alfa, czyli 4 alfa. Tutaj mamy alfa plus 2 alfa, czyli 3 alfa. Mamy 2 alfa plus 3 alfa, czyli 5 alfa. Czyli 180 stopni to jest 4 plus 3, 7 plus 5, to jest 12 alfa. Dzielimy stronami przez 12, 180 dwunastych to jest alfa. Czyli nasze alfa to jest 180 podzielić na 12, czyli 15 stopni. Wobec tego kąt, zacznijmy od kąta ABC, czyli kąt zawsze jest przy środkowej literce, to jest 3 alfa, czyli 3 razy 15 stopni, czyli 45 stopni. Kąt, później weźmiemy BCA, to jest 2 alfa plus 3 alfa, 5 alfa, czyli 5 razy 15 stopni, czyli mamy 75 stopni. I kąt, ostatni został nam CAB, to jest 3 alfa plus alfa, czyli 4 alfa, 4 razy 15, czyli 60 stopni. Zobaczmy, mamy kąty odpowiednio 45, 75 i 60 stopni. I to jest nasza odpowiedź. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 100 cm kwadratowych, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260 cm kwadratowych. Obliż objętość tego ostrosłupa. Narysujmy sobie na początku ostrosłup prawidłowy czworokątny. Taki ostrosłup ma w podstawie kwadrat. To jest ważna informacja dla nas. No to narysujmy. Może trochę mniejszy.
Mamy taki ostrosłup prawidłowy. Tutaj trochę zakrzywiłem. Dobra, mamy rysunek pomocniczy. Wiemy z treści zadania, że pole podstawy jest równe 100 cm kwadratowych. W podstawie mamy kwadrat o boku A, czyli dla nas A kwadrat wynosi 100 cm kwadratowych, czyli nasze A to jest 10 cm. Jednostki póki co pominę, zapiszmy sobie tutaj 10, tutaj 10. I wiemy też, że jego pole powierzchni bocznej wynosi 260 cm. A co to jest pole powierzchni bocznej? Pole powierzchni bocznej to są cztery trójkąty. Każdy trójkąt to jest jakieś A razy H boczne. Taka wysokość boczna. Oznaczmy ją jako H boczne na 2, bo tak się liczy pole trójkąta. Podstawa razy wysokość na 2. Czyli u nas pole boczne, czyli 260, to się równa. Czwórka z dwójką się skraca, zostanie tutaj 2, czyli 2 razy A razy H boczne. No ale teraz my A już znamy, bo A to 10, czyli 260 to jest 2 razy 10 razy H boczne. Czyli 260 to jest 20 H boczne. Dzielimy przez 20, czyli wychodzi nam 13, to jest H boczne. H boczne równa się 13. Naszym zadaniem jest znaleźć objętość, czyli szukamy objętość. A objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Tylko chodzi o tę wysokość ostrosłupa, nie wysokość ściany bocznej, tylko wysokość ostrosłupa. No to my już pole podstawy mamy, bo to jest 100, czyli 1 trzecia razy 100. No i trzeba znaleźć tę wysokość. Jak ją znaleźć? Prowadzimy tutaj odcinek, połowę boku kwadratu. O. Jeżeli tutaj mamy bok kwadratu 10, tutaj będzie połowa boku kwadratu, czyli 5. Tutaj mamy h boczne policzone, to już jest 13. No i teraz trzeba policzyć duże h. No to ten trójkąt prostokątny możemy sobie tutaj przenieść. Tu jest nasze duże h, tutaj mamy 5, tutaj mamy 13. To jest jeden z typowych trójkątów o bokach całkowitych, czyli h już można prawie że powiedzieć z pamięci, że to jest 12, ale nie zawsze będziemy o tym pamiętać, czyli wyliczmy to sobie. 5 do kwadratu dodać h do kwadratu daje nam 13 do kwadratu, czyli obliczenia idą stąd. Czyli 25 plus h kwadrat daje nam 169. Przerzucamy 25 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli h kwadrat to jest 169 minus 25, czyli 144. Czyli nasze h to jest pierwiastek ze 144, a tak naprawdę matematycznie to byłoby zapisać moduł z h równa się 12, czyli pierwiastek ze 144, czyli h równa się 12 lub minus 12, ale wysokość, tutaj pierwsze wskazaliśmy, wysokość nie może być ujemna, dlatego ją ujemną odrzuciliśmy i bierzemy sobie 12. No i nasza objętość, już tutaj podstawiamy sobie 12 w to miejsce i to wyniesie 1 trzecia z 12, to jest 4, 4 razy 100, czyli 400 cm sześciennych. Może tutaj zapiszmy odpowiedź. V 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli 400 cm sześciennych, bo jednostką były centymetry. Tak, aby się nikt nie doczepił, podopisujmy tutaj przy wynikach, że wysokość 12 cm, później co tam A było 10 cm i tutaj zapiszemy sobie pole podstawy 100 cm kwadratowych razy 12 cm. Centymetr kwadratowy razy centymetr daje nam centymetr do trzeciej, czyli 400 cm sześciennych. Dwa miasta łączy linia kolejowa o długości 336 km. Pierwszy pociąg przebył tę trasę w czasie o 40 minut krótszym niż drugi pociąg. Średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie była o 9 km większa od średniej prędkości drugiego pociągu. Oblicz średnią prędkość każdego z tych pociągów na tej trasie. Czyli mamy sobie, załóżmy, punkt A i trasę do punktu B. Ta trasa ma długość 336 km. I na tej trasie mamy dwa pociągi. Pierwszy pociąg, załóżmy, że ma prędkość V
jakiś czas t i v razy t daje nam 336 km. Czyli miał w sobie jakąś prędkość i miał w sobie jakiś czas i przejechał ten odcinek, przejechał te 336 km. Teraz tak. Pierwszy pociąg przebył tę trasę w czasie o 40 minut krótszym niż drugi pociąg. Czyli ten drugi pociąg zabrało mu to więcej czasu. Czyli ten drugi pociąg ma czas o 40 minut dłuższy, czyli zapiszemy to jako t plus 40 minut, ale ponieważ jednostki to są kilometry na godzinę, zamieniamy 40 minut, że to będzie 40/60 godziny, czyli 4/6, czyli 2/3 godziny. Czyli zapiszemy sobie tutaj t plus 2/3. A teraz, co wiemy o tym drugim pociągu? Wiemy, że średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie była o 9 km większa od średniej prędkości drugiego. Czyli drugi pociąg miał mniejszą prędkość, czyli o 9 km. No i też osiągnął ten sam efekt, czyli 336 km przebył. No i mamy układ równań ułożony, zaraz go rozwiążemy. Teraz uwaga techniczna. Możemy sobie oznaczyć w drugi sposób, że ten drugi pociąg to będzie V razy T, to jest 336 km i wtedy pierwszy pociąg przebył tę trasę w czasie o 40 minut krótszym, czyli jego czas wtedy oznaczymy jako T minus 2/3, natomiast wtedy prędkość pierwszego pociągu była o 9 km większa, czyli jego prędkość to będzie V plus 9. To jest między nimi mnożenie i wynik to też 336 kilometrów. Podczas obliczeń ja jednostki pominę, żeby one nam nie przeszkadzały, tylko na końcu do wyniku dodamy sobie te jednostki. I teraz, który układ będzie łatwiej wyliczyć? Zobaczmy, czego szukamy. Oblicz średnią prędkość każdego z tych dwóch pociągów na tej trasie. Nie ma znaczenia, który układ będziemy liczyli, tylko ważne, żeby na końcu dobrze zinterpretować. U mnie w tym drugim zapisie to V i T to były prędkość i czas tego wolniejszego, czyli tego drugiego. Natomiast w pierwszym zapisie V i T to były prędkość i czas tego pierwszego, czyli tego szybszego. I pamiętajmy o tym przy naszym rozwiązywaniu. Ja może tutaj rozwiążę korzystając z drugiego. Jakbym liczył z pierwszego, też wyjdą prawidłowe wyniki. Czyli tak, co robię? Zapiszę sobie. Może tak, tu V razy T to jest 336, korzystam z drugiego, przypominam, i pod spodem V plus 9 razy T minus 2/3, to jest też 336. Celowo nie piszę jednostek i celowo sobie w górną linię taką prostszą, dolną linię taką bardziej skomplikowaną, odwróciłem tutaj tę linię. Co robię? Pierwszy krok, wyznaczam z górnej linii na przykład T. Moje T to jest 336 podzielić na V. I to 336 na V podstawiam do drugiego równania w miejsce T. To tutaj może jeszcze zróbmy opis do tego naszego przypadku. V to jest prędkość drugiego pociągu. Drugiego pociągu. A T to będzie czas podróży drugiego pociągu, żeby później się nie pogubić tutaj w obliczeniach. Dobra, mamy wyznaczone T, 336 na V, podstawiliśmy w to miejsce i będziemy mieli V plus 9 razy 336 na V odjąć 2/3 daje nam 336. V razy 336 na V to jest po prostu 336. V razy minus 2/3 to jest minus 2/3 V. 9 razy 336. Tutaj pomóżmy sobie kalkulatorem. To wymnóżmy sobie 9 razy 336. To jest 3024, czyli to będzie 3024 podzielić na V. I 9 razy minus 2/3, czyli to jest minus 6, równa się 336. Zapiszmy założenie. V musi być większe od zera i T musi być większe od zera, bo prędkość i czas są tutaj dodatnie. Ponadto przy tym drugim pociągu
V plus 9 też musi być większe od 0 i T minus 2 trzecie też musi być większe od 0. To są nasze założenia. Teraz tak, 336 się ładnie stronami skraca. Mnożę stronami teraz przez 3 na początku. Będziemy mieli minus 2V dodać 3024 razy 3 to będzie 9072 na V. Odjąć 6 razy 3, 18 równa się 0. Mnożymy teraz stronami przez V. Mamy minus 2V kwadrat, dodać 9072 minus 18V równa się 0. Teraz to równanie przenieśmy w to miejsce i będzie tak, minus 2V kwadrat minus 18V dodać 9072 równa się 0. Żeby odrobinę łatwiej się to liczyło, podzielę teraz stronami przez minus 2, będziemy mieli V kwadrat dodać 9V minus 9072 podzielić na minus, tutaj 9072 podzielić na minus 2 to będzie 4536, zmieniliśmy znak, równa się 0. No i liczymy deltę. Delta to jest 9 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy minus 4536. No i tutaj będziemy musieli sobie pomóc kalkulatorem. 9 do kwadratu jest 81, minus i minus da nam plus. 4 razy 4536, policzmy to, 4536 razy 4 to jest 18144. Czyli dodać 18144. Dodajemy tutaj 81. To jest 18225. Pierwiastkujemy teraz. 135. I liczymy sobie V1 i V2. V1 to jest minus B, czyli minus 9. Odjąć pierwiastek ze 135 po prostu, czyli pierwiastek z delty, przez 2a, czyli przez 2 razy 1. No to tutaj widzimy, że wynik jest ujemny, a prędkość założenia musi być dodatnia, czyli odrzucamy ten wynik. Ujemna przez dodatnią jest ujemna. I V2 to jest minus 9 plus 135 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. No i teraz zobaczmy. 135 odjąć 9 to jest 100. 26 przez 2 to jest 63. 63, jakie jednostki były? Kilometry na godzinę i to jest nasz wynik. Czyli okazuje się, że V, prędkość drugiego pociągu, to jest 63 km na godzinę. Wobec tego, jeżeli prędkość, czyli już odpowiedź skonstruujmy, odpowiedź, prędkość, szukamy obliczyć średnią prędkość każdego z tych pociągów na tej trasie. Prędkość drugiego, to było 63 km na godzinę, a prędkość pierwszego była o 9 większa, czyli prędkość V, napiszę, tutaj mogę dać V, V1 i V2, V2, ojejku, V2 i V1, prędkość pierwszego to będzie o 9 więcej, czyli 63 plus 9 km na godzinę, czyli to jest 72 km na godzinę. Czyli odpowiedź V pierwszego pociągu, to był ten szybszy, to jest 72 km na godzinę. V drugiego pociągu to jest 63 km na godzinę. Koniec zadania.